zachowała się w sposób, który my byśmy określili jako nieracjonalny. To znaczy, mając pewne korzyści i pewne straty, no, zdecydowała się, że tak powiem, na straty, żeby tylko udowodnić, że jest państwem zachodnim. Tak? Między innymi często podaje się... To wyparcie, to jest bardzo interesujące, to wyparcie religii nastąpiło na dwóch polach czy płaszczyznach, tej narodowej i tej państwowej. Tak? Państwo laickie, narodowość... To, ja, znaczy tak, to były naczynia połączone, zresztą... Determinująca tożsamość. Zresztą też wszystko, że tak powiem, przejść strzał kemalizmu były ze sobą też szalenie połączone, co jest ciekawym tematem. Wracamy do Unii. Natomiast tak, wracając do Unii i zostawiając już może na tym etapie kwestię tożsamości. Gdybyśmy mieli odpowiadać na to pytanie w oparciu o sondaże, to zwłaszcza w ostatnich latach pojawia się bardzo ciekawy trend. To znaczy trend taki, że gdy w tureckiej polityce zagranicznej dzieje się źle, to Turcy mają ochotę większą dołączyć do Unii. Gdy dzieje się w niej dobrze, to ta Unia jest postrzegana jako coś mniej pozytywnego, co jest zresztą naturalnym procesem. Tak? Oczywiście entuzjazm wśród Turków w związku z tym, że ta jednak ich droga do Unii Europejskiej, no, ciągle nie widać końca, prawda? I trudno nie zgodzić się i nie zrozumieć Turków, nie zgodzić się z nimi, że Turcja nie jest przez Unię Europejską traktowana jako równorzędny partner. Tak? Zresztą Turcy od dawna o tym mówią, między innymi ustami Abdullaha Gül'a, byłego prezydenta, który wskazywał rzecz bardzo ciekawą swoją drogą w trakcie tych dyskusji. Proces, zresztą oczywistą swoją drogą, skoro proces negocjacji akcesyjnych został otwarty, to musi dobiec końca. Jednocześnie nie oznacza ale tam to członkostwa... jeden obszar w pewnym momencie był zakończony, prawda? Tych negocjacji, znaczy z rozdziałami niektóre rozdziały są blokowane, więc to też stanowi problem. Natomiast Turcy co mówili? Że skoro zostało otwarte, muszą zostać zamknięte. Nie oznacza to członkostwa Turcji w Unii Europejskiej, bo jak dobrze wiemy, to członkostwo będzie musiało zyskać poparcie wyrażone w różny sposób, tak, różnych państw członkowskich. Więc Turcji jakby bardzo chodziło o to, żeby po prostu wreszcie być potraktowanym poważnie. I to jest jakby ten element, który się w ostatnich latach w retoryce zaznaczył. Mogą tej powagi się domagać w tych relacjach, bo Europa bardzo konkretnych rzeczy od Turcji chce. Teraz po prostu mają, tak się przynajmniej wydaje, silniejsze karty. To nie do końca też może tak jest, że Turcja nie potrzebuje już Unii Europejskiej, bo my często też to właśnie odbieramy to, obserwując ten dyskurs, odbieramy w ten sposób, że to Unia Europejska jakby chce czegoś od Turcji, Turcja jest tym wygranym, tak? Jakby może, żeby szerzej to jakoś opisać, na przykład ta kwestia porozumienia, ta, które myśmy odbierali dość jednoznacznie, to znaczy klęskę Unii Europejskiej i ta, po która prostu zapłaci za to, mistrzostwo że Turcja negocjacyjne rozwiąże Turcji. Pewne problemy. No tak, to w Turcji ta umowa nie była tak pozytywnie odbierana, a przynajmniej nie przez wszystkich. A niedawny sondaż pokazuje, że zdaje się 57% Turków ocenia ją negatywnie. Bo? No bo to na Turcji spoczywa ciężar. Obowiązek. Tak. Po pierwsze. Po drugie, bo Turcy mają troszeczkę jednak inną, w cudzysłowie, świadomość niż my. Gdy zadamy pytanie, czy ten kryzys udało się rozwiązać, tak? No, nasuwa się odpowiedź, że tak, ale no, odpowiedź jest tak naprawdę fałszywa, bo ten kryzys po prostu dał się na tym etapie opanować. Natomiast jeśli chodzi o to, czy da się go rozwiązać, no to pytanie jednak brzmi, znaczy odpowiedź na to pytanie brzmi jednak nie. Bo kryzysy zazwyczaj rozwiązuje się nie poprzez środki zapobiegawcze, tak, tylko no, poprzez działanie u źródeł tego kryzysu. I Turcy cały czas postrzegają jako źródło tego kryzysu podstawowy problem, czyli Syrię. I to jest też jakby kwestia, dla której Turcy tak pozytywnie tego porozumienia nie odbierają, bo przecież nadal jakby są skazani na to, że kolejne fale uchodźców będą do Turcji napływały. Natomiast wracając znowu, bo jakby znowu zbudowałem kolejną anegdotkę, natomiast to nie do końca jest tak, że Turcja nie potrzebuje Unii Europejskiej. Turcja też potrzebowała na przykład tego porozumienia po to, żeby odnotować sukces też w polityce zagranicznej. I też Ahmet Davutoğlu parł do tego, żeby te relacje z Zachodem, tak szerzej to nazwę, naprawić. To znaczy, może nie tyle naprawić, bo to jednak jest troszeczkę za daleko idące stwierdzenie, natomiast było widoczne w ostatnich poczynaniach Ahmeta Davutoğlu, że on zdaje sobie sprawę, że turecka polityka zagraniczna potrzebuje takiego zastrzyku, tak? Że trzeba zawrócić z tej drogi tak zwanej samotności w cnocie, tak? Którą ostatnio tak się określało turecką politykę zagraniczną, że po prostu turecką politykę zagraniczną trzeba poprawić. Ahmeta Davutoğlu już nie ma, co nie znaczy, że jego koncepcje nie będą trwałe, tak, bo może jakby, jeśli mam bezpośrednio Ahmeta Davutoğlu, jednym z takich
Może nie tyle błędów, co nieścisłości jest postrzeganie polityki zagranicznej Ahmeta Davutoğlu wyłącznie poprzez zasadę zero problemów z sąsiadami. Jak wiemy, Turcja przeszła od tej, to się często tak mówi trochę anegdotycznie, trochę żartobliwie, z tej polityki zero problemów z sąsiadami do zero sąsiadów bez problemów. Natomiast problem polega na tym, że to nie jest najważniejsza część koncepcji Ahmeta Davutoğlu. To nie jest jej istota, tej polityki zagranicznej. To jest jedno z narzędzi, które miało czemuś służyć, tak? W związku z czym jakby zapomina się też o tym, że te koncepcje Ahmeta Davutoğlu, one się brały z czegoś, prawda? To znaczy brały się z tego, że tak jak znowu wracamy do tego ładu, że się ład zmienia, tak? Teraz zmienia się ład w regionie. Brały się z tego, że Turcja chciała odgrywać nową rolę. Nie sądzę, żeby w tym sensie te koncepcje, które no, jakby nazywa się ten trend w tureckiej polityce zagranicznej neosmanizmem, żeby one upadły. A to teraz relacje turecko-rosyjskie. No, bardzo trudny, skomplikowany. Jakby następne pytanie, tak? Nie, mówiąc poważnie, oczywiście, Rosja... Bo ten bardzo kulminacyjny moment i napięcie, kiedy zestrzelono w samolot, tak, i każda ze stron tłumaczyła zupełnie co innego. Znaczy, Rosja mówiła, że wybuchła bomba, a Ankara mówiła, znaczy, że... Tak, Rosja oczywiście miała jakby swoje tłumaczenie tej sytuacji. Turcy naturalnie mieli swoje. No już tak to w życiu bywa, a w naszych czasach już coraz częściej, że rzadko kiedy się nawet aktorzy co do faktów, prawda, zgadzają. Natomiast Rosja jest rzeczywiście bardzo na tym etapie trudnym partnerem. Przede wszystkim dlatego, że utrudnia sytuację w Syrii. No bo w interesie Rosji leży destabilizacja sytuacji w Syrii. Może nie tyle destabilizacja, co utrzymanie się przy władzy Bashara al-Assada, chociaż niektórzy argumentują, że niekoniecznie. Ale destabilizacja też, bo destabilizacja powoduje wytwarzanie kolejnych fal uchodźców, które to fale destabilizują Unię Europejską, w tym sensie, a ustawienie tak. Unii Europejskiej jest tak. W interesie Moskwy. W tym sensie tak. W interesie Rosji jest też coś, co jest bardzo często przez chyba polskich analityków nawet niedoceniane, to znaczy rozbijanie tej jedności NATO. Ja często gdzieś tam widzę takie opinie, że NATO nie powinno popierać Turcji. No nie wiem, bo ja się tak zastanawiam, to my jednak powinniśmy się, w sensie my jako Polska, bacznie przyglądać tej sytuacji, bo chyba... Czy na to nie zostawi Turcji? Znaczy zakładając, że my się boimy rzeczywiście Rosji, to dobrze by było, żeby jednak NATO Turcję wspierało również. Ale przy tym incydencie z samolotem było chyba wsparcie NATO, prawda? NATO, tak, NATO zdecydowanie Turcji. Tak, natomiast Turcja jakby oczekuje też tego wsparcia poważniejszego. To rozmawiając zresztą o Syrii, tak, Turcja cały czas podnosi pewnego rodzaju argumenty już od tych kilku lat, starając się tych swoich sojuszników do swoich argumentów przekonać. Tak? To znaczy strefa buforowa, to znaczy strefa zakazu lotów, czy też strefa bezpieczeństwa, bo to na różnym etapie te koncepcje różni, bo jest strefa buforowa i strefa bezpieczeństwa. Zachód się na te koncepcje do tej pory nie zgadza. Tak? Wiemy, że Amerykanie mieli jednak problem z, jakby zasadniczo z Syrią i z konceptualizowaniem w ogóle tej całej sytuacji. Natomiast w tej sprawie, tak, oczywiście NATO oparło Turcję, tak, i tak dalej. Natomiast też oczywiście wzywało do deeskalacji napięcia, co w sumie też nie należy się temu dziwić. Teraz w obecnej sytuacji to jest też właśnie bardzo ciekawe znowu, co się dzieje w Syrii, tak, i zwłaszcza na tym pograniczu turecko-syryjskim. Niektórzy wskazują, że pojawia się szansa na właśnie naprawienie relacji z Rosją, tak, że Rosja może wyrazić zgodę na to, żeby Turcja w pewnym sensie podziałała w Syrii, zwłaszcza jeśli te działania miałyby być wymierzone w to tak zwane państwo islamskie. Wydaje się to na tym etapie mało prawdopodobne, prawda? No bo wiemy, że Rosja bardzo mocno chce pokazać Turcji, że jest na nią, że tak to kolokwialnie i dość prosto określę, bardzo zła za to zastrzelenie myśliwca. Natomiast no, prawda jest też taka, że w polityce, prawda, niemożliwe jest, znaczy wszystko jest możliwe po prostu. I musimy bacznie obserwować, po pierwsze, co się będzie działo w samej Syrii. Po drugie, co się będzie działo, no tutaj jakby wejdziemy na inny poziom troszeczkę analizy, ale w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza w zapatrywaniach no, Stanów Zjednoczonych. No, to sondaże, które pokazują, że Trump przegania Clinton. Znaczy jasne, znaczy na tym etapie miałem na myśli bardziej w ogóle określenie polityki Amerykanów w stosunku do Syrii, tak? Bo to też nie do końca jest tak, że Barack Obama może sobie już machnąć ręką na to, bo w listopadzie zdaje się odda władzę, tak? Znaczy w listopadzie wybory. Będą wybory, tak? Pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada, tak? Natomiast w styczniu odda władzę i że machnie sobie na to ręką, tak? To nie do końca tak jest. Tam jest sytuacja bardzo dynamiczna. A Turcja to walczy z państwem islamskim czy z Kurdami? Turcja walczy i z tym, znaczy wróć.
wraca jakby do oddania tureckiej jakby narracji, bo turecka narracja jest taka, że Turcja walczy z terroryzmem. I Turcy bardzo mocno się trzymają tej koncepcji. Także Turcja, że terroryzm nie ma rasy, nie ma religii. Turcja walczy po prostu z terroryzmem, z każdym terroryzmem, bo terroryzm to takie narzędzie, z którym trzeba walczyć w całości, a nie rozbijać na dobry terroryzm. Dlatego przechodząc na ten poziom aktorów, z którymi walczy z tym tak zwanym państwem islamskim. Co ciekawe, w ostatnich dniach czy tygodniach jest, znaczy oczywiście tego nie widać ze względu na sytuację w samej Turcji i to, że prawda zmiana premiera, to jest jednak temat bardzo plotkarski i naprawdę on był tak wałkowany w Turcji i no po prostu no temat plotkarski, tak jak powiedziałem, więc nie zwracano uwagi na to, co się dzieje na pograniczu. Ale w ostatnich dniach doszło do wielu zatrzymań, tak, i akcji wymierzonych w to tak zwane państwo islamskie na terytorium Turcji, ale walczy też z partią pracujących Kurdystanu, tyle że Turcja jeszcze podkreśla, że ta syryjska partia Unii Demokratycznej to jest dla niej przedłużenie partii pracujących Kurdystanu. Jeszcze na koniec chciałabym pana zapytać o stosunki polsko-tureckie. Erdoğan był bodajże w 2013 roku z wizytą w Warszawie. Podobno wykonaliśmy szereg gestów takich na poziomie gospodarczym. Podobno ta wymiana gospodarcza jest coraz większa. Jakie są te relacje? Te relacje, znaczy my mamy jakby potencjał rozwoju tych relacji, który wynika między innymi z tej pięknej historii jakby, tak? To jest rzeczywiście coś, na czym można by było zbudować coś więcej. Natomiast, no właśnie, trzeba jakby poza deklaracjami wykonać pewne ruchy. I oczywiście naturalnie, znaczy też pamiętajmy, że z okazji 600-lecia na przykład premier Davutoğlu tutaj był też, zdaje się, w Warszawie. Tak, no zdecydowanie w Warszawie. I oznajmił, że Turcja zniesie wizy dla Polski, tak? Pamiętam wtedy tę euforię, do dziś jakby tego nie doczekaliśmy, bo Turcja jednocześnie też oczekuje czegoś od Polski, tak? I to do dość takiego znaczącego wsparcia, jeśli chodzi o aspiracje europejskie Turcji. Co ciekawe, zawsze jak rozmawiam... Ale my wspieramy te aspiracje. No, może deklaratywnie, słowem, a nie czynem. Deklaratywnie, naturalnie. Zresztą właśnie chciałem powiedzieć, że co ciekawe, gdy rozmawiam na ten temat z Turkami, gdy gdzieś tam rzuciłem na jakiejś konferencji opinię, że w moim przekonaniu można by było bardziej wspierać te relacje, znaczy po prostu lepiej organizować relacje z Turcją, usłyszałem, że ale przecież Polska udziela wsparcia, właśnie zwracano uwagę na te kwestie deklaratywne, w związku z czym to też jakoś jest tam w Ankarze odbierane. Natomiast jakby śledząc tureckie media już od dłuższego czasu, no muszę powiedzieć, że Polska rzadko tam gości, tak? To nie jest jakiś, no z punktu widzenia, że nie ma co się dziwić. Turcja ma teraz znacznie poważniejsze problemy i znacznie inaczej zogniskowane. Niż zacieśnianie stosunków z Polską. Dokładnie tak, więc to nie jest tak, że Polska jest jakimś nie wiadomo jak ważnym dla Turcji z punktu widzenia Turcji partnerem. A jakim krajem będzie Turcja za 10 lat? No tutaj musiałbym odpowiedzieć szczerze, nie mam pojęcia, bo to zależy, w którym oczywiście kierunku Turcja pójdzie, jak się ułoży dynamika relacji. Chciałoby się powiedzieć, że za 10 lat no, władzę odda Recep Tayyip Erdoğan, bo wreszcie skończy mu się druga kadencja, tak? No tak, skończy mu się druga kadencja, więc chciałoby się tak powiedzieć, ale Turcja znajduje się na tym etapie na, że tak to określę, rozdrożu. To znaczy jest bardzo wiele kwestii, które mogą się zakończyć bardzo dobrze, albo mogą zakończyć się bardzo źle. Pamiętajmy, że to, co robi Recep Tayyip Erdoğan, ta tak zwana inżynieria społeczna, która mu przynosi niesamowite efekty w polityce wewnętrznej. On dzięki temu, że Turcja jest tak spolaryzowana na tym etapie, że Turcy potrafią się nie zgadzać co do podstawowych faktów. Media tureckie potrafiły się jeszcze do niedawna, ja pamiętam, zawsze podaję jako taki radykalny przykład spór dwóch gazet, jednej prorządowej, drugiej opozycyjnej, co do istnienia obozu dla uchodźców. Ja rozumiem, że można się spierać co do tego, jak na przykład są wykonywane obowiązki wobec uchodźców. Ale obóz i tak albo dalej. Jest, albo go nie ma. Natomiast właśnie, obóz to raczej nie jest remiza w raczkach, prawda, która jest malutka i nie wiadomo, czy to jest, czy to nie ma. Tak? Więc proszę sobie wyobrazić, że Turcy rzeczywiście momentami żyją w takich dwóch alternatywnych światach. Tak? To znaczy są ci Turcy, którzy to jest duże uproszczenie, to co teraz mówię naturalnie. Natomiast jakby chodzi o oddanie sytuacji. Jedni po prostu są za, inni są przeciw. I na tym Recep Tayyip Erdoğan wygrywa. Natomiast tego typu inżynieria społeczna, no ona nie musi przynieść dobrych rezultatów w przyszłości. No pozostaje naturalnie pytanie nierozstrzygnięte na tym etapie. Co Recep Tayyip Erdoğan zrobi, gdy zrealizuje już wszystkie swoje cele?
czy gdy pojawi się jakaś alternatywa w stosunku do niego, bo nie mieliśmy jakby do tego momentu, no poza tymi wyborami z czerwca, ale Recep Tayyip Erdoğan nie został przetestowany pod tym kątem, co by się stało, gdyby nagle okazało się, że wybory wygrała partia opozycyjna, co w tej chwili wydaje się szalenie nieprawdopodobne, bo przede wszystkim dlatego, że opozycja od dawna nie wie, jak te wybory wygrać, a na jej czele stoją ludzie, którzy są no dość mocno niekompetentni, tak przynajmniej się wydaje, że na przykład lider głównej partii opozycyjnej w ogóle nie wie, na czym polega polityka. Był Selahattin Demirtas, który, czyli lider partii ludowej, Demokratycznej Partii Ludów, tak, czyli osoba, która zaczynała wyrastać na taką postać anty-Erdoğan, tak. Natomiast no, rola Selahattina Demirtasa, prawda, został ożywiony konflikt kurdyjski i nagle Selahattin Demirtas no za chwilę może się okazać, po tym jak odebrano, znaczy przegłosowano możliwość zniesienia immunitetów, że Selahattina Demirtasa w tureckiej polityce wkrótce zabraknie. Natomiast znowu wracając, ta inżynieria społeczna i ta polaryzacja polityczna, którą Recep Tayyip Erdoğan gra, może się na Turcji zemścić, bo Turcja po prostu może przestać być w końcu krajem, którym się daje rządzić. Tylko problem polega na tym, że tego typu opinie zgłaszane są już od dawna, a Recep Tayyip Erdoğan ciągle tą Turcją potrafi rządzić i ciągle udaje mu się to dlatego, że ma po prostu bazę swoich zwolenników, którzy są mu dość wiernie oddani. Turcja na rozdrożu, o tym mówił Karol Wasilewski, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych oraz Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Państwu dziękuję za wspólny poniedziałkowy wieczór w Radiu Tok FM. Zapraszam oczywiście za tydzień i życzę dobrej nocy, kolorowych snów. Wieczór Radia Tok FM. Lando di Greco me arrive.